Witam Was w nowej serii odcinków, które będę wplatał pomiędzy innymi odcinkami z budów, z projektów, ale wpadłem na pomysł razem z moim kamerzystą, który pomaga mi ten kanał rozwijać. Wpadliśmy na pomysł, żeby prowadzić odcinki w tytule Spacer z Tejzą, gdzie będę rozmawiał na temat nieruchomości. W tym odcinku poruszę tematy negocjacji, poruszę tematy techniki negocjacji, psychologii, trochę błędów ludzi, inwestorów oraz podzielę się z Wami moim punktem widzenia. W kolejnych odcinkach będę chciał trochę powiedzieć ze swojego punktu widzenia na temat księgowości, na temat prawa, procesów w nieruchomościach. I jeszcze nie wiem, ile będzie tych odcinków. Wyszedł to pomysł na spontanie, więc jeśli interesuje Cię ten temat, obserwuj mój kanał i oglądaj filmy. Pozdrawiam, cześć! Każdy, kto chce odnosić sukces w nieruchomościach, potrzebuje do tego odpowiednich czynników. Z reguły odpowiednim czynnikiem i główną dźwignią sukcesu w tym biznesie są negocjacje. W tym odcinku poruszę tematy negocjacji, strategie oraz jak ja działam na tym rynku. Jeśli interesuje Cię ten temat, obejrzyj ten film do końca. Witam Was serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Michał Tejza. Jestem inwestorem i deweloperem. Sporo osób mnie pyta na temat negocjacji, jak ja to robię, ponieważ ja specjalizuję się w wyszukiwaniu okazji inwestycyjnych i nieruchomości, które kupuję, czy działki, czy mieszkania, domy, wszystkie są poniżej wartości rynkowej. To jest mój jakby główny czynnik, żeby wyciągać cały kapitał z inwestycji. Trzeba dodać gdzieś wartości lub znegocjować tą cenę na samym początku. Ja uważam, że zarabiamy przy zakupie, a nie przy sprzedaży. Przy sprzedaży finalizujemy, wiadomo, finalizujemy transakcje. Jednak moja strategia jest taka, żeby kupywać nieruchomości i trzymać je, nie sprzedawać ich. Więc ja zarabiam przy zakupie. I teraz mam dla Was przygotowanych trochę tematów. Takie podstawy negocjacji, jak warto zwrócić na to uwagę, bo jest trochę inna negocjacja, jeśli negocjujemy mieszkanie, jakiś mały, tanią nieruchomość, czy na przykład na północy Anglii, gdzie te nieruchomości są tańsze, tam jest trochę inna negocjacja, bo jest inna marża. W droższych miastach na południu Anglii jest ten większy bufor. I też praca jest droższa, bo wiadomo, że w południowej Anglii życie jest droższe, więc wykonawstwo też jest droższe. I to jest jeden z czynników, który pomaga w większych negocjacjach. Jeśli nie masz wiedzy, jak takie rzeczy robić, warto robić to z osobą, która ma to takie doświadczenie. Ja chętnie jestem zainteresowany współpracą z inwestorami w dwóch formach współpracy. Pierwsza jest to dla konkretnych zawodników, dla dużych graczy od 500 000 funtów wzwyż. Możemy założyć razem spółkę, gdzie inwestor pożycza pieniądze do spółki. Robimy biznes, robimy inwestycje. Na początku pierwsze co, inwestor dostaje pieniądze swoje z powrotem, a dopiero później się dzielimy profitami wedle udziałów. A udziały to już zależy od projektu. Z reguły jest to 50 na 50, jeśli inwestor daje cały kapitał na inwestycje. Jeśli jest sytuacja, że ja muszę zorganizować jakieś finansowanie, a jako deweloper mam możliwość finansowania deweloperskiego na godnych warunkach, no to wtedy już zależy od konkretnego przypadku.
Druga opcja współpracy jest to współpraca na pożyczkę, czyli zabezpieczenie na nieruchomości, tak jak bank, 10-12% w skali roku. I tutaj od 50 tysięcy funtów wzwyż możemy zacząć taką współpracę. Ale wracając do tematu, także najlepiej zrozumieć jest, kto czego potrzebuje, jaki jest problem, jaka jest sytuacja u strony sprzedającej, dlaczego chce się pozbyć tej nieruchomości. Ja osobiście lubię nieruchomości, które potrzebują pracy, które są w złym stanie, ponieważ ja mam swoją firmę budowlaną i jestem w stanie dodać tej wartości na takich warunkach, jakich ja chcę, zrobić taki standard, jaki ja chcę. I to jest dla mnie dość ważna kwestia, ale niekoniecznie, bo jeśli będzie nieruchomość, która jest gotowa do wynajmu i jest po dużym rabacie, below market value, takie nieruchomości lubię i nie mam z tym nic przeciwko. Osobiście ze swojego doświadczenia wiem, że takich nieruchomości jest znacznie mniej. Ktoś musi być naprawdę, że tak powiem, zmotywowany do sprzedaży, ale takie rzeczy się zdarzają, więc jakby głównym czynnikiem, żeby znaleźć taką okazję inwestycyjną, jest trzeba dużo szukać. To nie jest tak, że te okazje same mi wpadają do drzwi. Ja po prostu, jeśli coś robię, angażuję się w to i dużo szukam, dużo jeżdżę na viewingi, na oglądania tych nieruchomości. Mam dobre relacje ze wszystkimi agencjami lokalnymi i często się przypominam, żeby pamiętali o mnie, że ja cały czas szukam. Dlatego też często dostaję oferty, które nie są jeszcze na markecie, nie są dostępne dla innych i dlatego też jest mniejsza konkurencja. Ja dużo bardziej wolę właśnie takie oferty spoza marketu, no bo nie ma tych właśnie wyścigów, nie ma tej konkurencji, nie musimy się z kimś licytować. Jest to dużo łatwiejsza forma, dlatego też przez jakiś czas wysyłałem dużo listów. Są takie strony właśnie jak Nimbus, czy Searchland i tam w tych stronach można znaleźć, kto jest właścicielem. Znaczy ogólnie to wszystko idzie przez Land Registry, tak czy inaczej, tylko że dużo łatwiej jest w obsłudze, bo na Land Registry trzeba każdą nieruchomość pojedynczo wchodzić, wpisywać postkod, sprawdzać, jakby jest to trochę dłużej trwa, bo na tych stronach to wszystko jest jednym kliknięciem. Nawet na stronie Searchland można wysłać automatycznie list do tej osoby. Chociaż ja osobiście preferuję listy pisane ręcznie. Zauważyłem, że takie listy mają większą odpowiedź, bardziej ludzie na nie odpowiadają, bo jak poleci taki automatyczny list z, że tak powiem, z kopii w klej, to raczej ląduje do kosza i nie ma żadnego odzewu. No ale warto spróbować, bo jeśli jest na firmę ta nieruchomość, no to widać od razu na Companies House, kto jest właścicielem, gdzie jest adres i nie trzeba wykupywać tego Land Registry, więc ja preferuję tak zwane direct to vendor, czyli prosto od właściciela. No ale też jeśli jest na markecie jakaś nieruchomość, jakaś inwestycja, to jak najbardziej wysyłam ofertę. Żeby wysłać tą ofertę, to muszę sprawdzić, najpierw zrobić research, czy to się zepnie, czy to ma sens. Bo co z tego, że wiemy sytuację strony sprzedającej, że potrzebuje sprzedać, że ma jakieś problemy finansowe, jeśli to się nie spina dla nas, no to rzeczywiście taka inwestycja nie ma sensu, ale ja staram się pokazywać zawsze stronie sprzedającej, dlaczego te numery są takie, a nie inne. Ja jestem szczery gość i nie mówię tego, co ktoś chce usłyszeć, tylko mówię to, jak wygląda sytuacja, to co myślę. Nie jestem organizacją charytatywną, żeby komuś, że tak powiem, robić przysługi, tylko szczerze mówię, taki jest mój profit, taka jest cena końcowa po remoncie, tyle muszę wsadzić w remont lub takie są sprzedaże w okolicy. Trochę jest trudniej, jeśli w okręgu mili
półtora kilometra nie ma żadnych sprzedanych nieruchomości podobnych do tej. Wtedy jest trochę trudniej i warto w takich sytuacjach, ogólnie polecam początkowym inwestorom, zaczynać od wyceny. Są takie surwejorzy, którzy się nazywa Home Rapport i tam kosztuje to kilkaset funtów, no zależy, bo tam tych raportów jest kilka rodzajów, ale nie są to jakieś, w porównaniu do inwestycji, nie są to jakieś duże koszta, a warto w to zainwestować na samym początku, żeby zobaczyć, jaka jest, czy jakie są musterki też. Ci surwejorzy mają ubezpieczenie. Jeśli, powiedzmy, jest jakaś szkoda budynku, o której oni, jaką oni nie znajdą, no to w tym przypadku te ubezpieczenie ich może pokryć koszt naprawy lub koszt naprawy, wymiany czegoś. Więc warto to mieć na uwadze, że to też jest inwestycja, która w przyszłości może pomóc po prostu, jeśli będzie jakaś awaria. Chociaż ja bardziej się sugeruję pod tej kwestii, że jeśli mamy wycenę waluatora, taki Redbook Valuation, to wtedy raczej nie ma dyskusji o wartości tej nieruchomości. Oni starają się być dokładni, starają się pokazywać, mają jak najlepsze dane, możliwości wyceniania tych nieruchomości. I wtedy od tej, moją akurat prywatną, że tak powiem, podejście, ja staram się mieć około 30% profitu od końcowej ceny. Więc sobie liczę, ile będą wszystkie koszty, raz stamp duty, broker, prawnik, wszystkie koszta z remontem. Od tej kwoty odliczam, od kwoty końcowej odliczam wszystkie koszty, odliczam mój profit i to jest cena, za którą ja mogę zaoferować. I to jest po prostu bardzo prosty proces. Jeśli się go przeszło wiele razy, to jest bardzo, bardzo prosty. I trzeba być pewny tych decyzji, żeby nie proponować komuś czegoś, a później zmieniać zdanie, no bo jednak tam też są ludzie, biznesy są ludzie. Jeśli będziemy oferować jakieś warunki, a później z nich jakby nie będziemy ich dopinać, to już będziemy mieli złą opinię. Ludzie nie będą o nas pamiętać pozytywnie, nie będą jakby chcieli nam sprzedać tej nieruchomości, bo to jest takie tak zwane zawracanie, strata czasu, jeśli mówimy, że coś kupimy, a później tego nie kupujemy. Więc lepiej sprawdzić te numery podwójnie, wysłać trochę mniejszą ofertę i ewentualnie później dorzucić. No ale to zależy od sytuacji tutaj prywatnej, jaki mamy budżet, jaki jest deal, jaki jest ten margines inwestycji, jaki jest profit. Także no jest tutaj kilka kwestii, tak jak psychologia właśnie negocjacji, w których różni mają różne podejście. Jedni jakby ciszą, złożą ofertę i się nie odzywają. Ja uważam osobiście, że nie ma co być za natrętnym, żeby za często się przypominać. I zauważyłem z mojego doświadczenia, że jak za często się przypominałem, to byłem brany pod uwagę, że bardzo mi zależy. Moim zdaniem nie ma co kupować emocjami. Czyli podchodzę do tego, okazje w nieruchomości są jak autobus. Odjedzie, to przyjedzie następny. Tylko trzeba czekać na przystanku, tak w cudzysłowie czekać, bo wiadomo, że samo nic nie spadnie, tylko cały czas trzeba szukać, wysyłać, szukać, pytać. Kto pyta, nie błądzi. Są, że tak powiem, różne możliwości szukania. Ja bardzo lubię social media. Jest tyle tych grup, jest tyle tych społeczności. Po prostu warto zapytać. Warto zapytać, czego szukamy. Wspomnieć o tym regularnie. I w końcu też jest dużo sorcerów. Ja też mam kontakt z kilkoma, którzy szukają tylko dla mnie.
ale też korzystam, kontaktuję się z dużymi firmami, które mają te nieruchomości off-market, tak zwane właśnie prosto od właściciela. Wiadomo, że za to trzeba zapłacić. To nie jest tak, że tak powiem, ktoś nam robi prezent, ale jeśli ja na tym zarobię, nie mam problemu, żeby podzielić się i zapłacić komuś za swoją pracę. Ważne, żeby to się końcowo spinało. Także przejdziemy dalej. Strategia win-win. To jest jedna z najlepszych strategii, żebyśmy my, inwestorzy, byli zadowoleni i osoba sprzedająca była zadowolona. W negocjacjach warto patrzeć na tą drugą stronę, bo jak ta druga strona będzie zadowolona, no to szybciej zdecyduje się do zaakceptowania oferty. Ja zauważyłem, że w tych win-win też fajnie działają długoterminowe rozwiązania, takie jak właśnie lease option agreement albo exchange contract with delay completion. Szczególnie gdy ktoś kupił na górce, gdy ktoś kupił, że tak powiem, na szczycie tych cen. Ja sam kupiłem kilka nieruchomości, które ktoś kupił w 2007 roku, 2008, jakieś tam 13 lat temu, w różnych właśnie wcześniejszych latach, i teraz sprzedał mi to taniej, o 10 tysięcy, o 15. Były różne okoliczności, ale tak się zdarza. Wiadomo, te osoby nie sprzedawały tego, bo chciały na tym zarobić, bo tam była strata, no ale zmusiła ich do tego sytuacja. Żeby to znaleźć, takie okazje inwestycyjne, to trzeba dużo szukać, sprawdzać, rozmawiać z ludźmi, żeby odnieść ten sukces. Bo to są takie tak zwane bargain, czyli takie, że tak powiem, perełki. Niestety i niestety, można ktoś powiedzieć, że dorabiamy się na cudzym nieszczęściu czy cudzej tragedii, no ale nikogo nie zmusza do sprzedaży. Po prostu to, że ktoś nie dysponuje swoim majątkiem, czy nie kupuje czegoś z wiedzą, po prostu kupuje, żeby kupić, i nie ma doświadczenia w tym, no to później niestety takie rzeczy się zdarzają. Więc warto inwestować w siebie, zanim się coś kupi, warto dowiedzieć się więcej na ten temat, żeby móc podejmować odpowiednie decyzje. Nie chodzi tylko, żeby kupić. Ja mnie takie zakupy, że tak powiem, żeby kupić, nie interesują. Mam swój cel, mam swoje podejście i w tym aspekcie odnoszę sukces nie przez przypadek, ponieważ zainwestowałem swój czas i pieniądze też w rozwój i teraz zbieram żniwa. I są wtedy różne podejścia strategii, jak i kiedy właśnie. Strategia zależy też od projektu, jaki jest projekt końcowy. Tak jak wspominałem wcześniej, inne są negocjacje na dom, inne są negocjacje na development, inne negocjacje są na konwersję komercyjną. Ja teraz skupiam się na większych projektach, chcę robić skalę biznesu, więc szukam bloków lub działki na blok, budynków komercyjnych. Tam te negocjacje są trochę bardziej skomplikowane, no bo trzeba, może nie trzeba, ale jeśli chce się odnieść sukcesy, to warto pokazać drugiej tej stronie dlaczego, bo w mniejszych nieruchomościach nie każdy chce interesować się, dlaczego twoja oferta jest taka, przynajmniej z mojego doświadczenia. Jest kilka takich agencji nieruchomości, które tylko wystawiałem ogłoszenia online, a idziemy spotkać się z właścicielem tej nieruchomości. To też jest dobre na start, żeby nauczyć się trochę podejścia do sprzedającego, zrozumieć bardziej tą drugą stronę.
i złożyć ofertę na tej podstawie. Wszystko właśnie też zależy od doświadczenia inwestora, czy chce się skupiać na pojedynczych nieruchomościach, kupować mieszkania, domy, gdzieś tam na singieleta i z nadwyżek finansowych, czy ktoś chce trochę bardziej profesjonalnie podejść do tego, czy trochę po prostu zajmować się tylko nieruchomościami, bo myślę, że inne podejście jest właśnie, jak ktoś ma biznes, nie ma na to czasu i albo woli zapłacić dla sorcera, żeby ktoś mu wyszukał okazję, albo po prostu bierze byle co, żeby te pieniądze nie leżały na koncie. Ja mam inne podejście, no bo zajmuję się tylko nieruchomościami i chcę na tym wyciągać cały kapitał z inwestycji. Myślę, że o negocjacjach można było rozmawiać godzinami i żeby to dobrze zrozumieć, to nie jest taka kwestia sprawa. Ja trochę chciałem wam przybliżyć temat, żebyście mogli bardziej zrozumieć mój punkt widzenia. Może nie wszystkich to interesować, ale wiem, że jest spora grupa osób, które pytają właśnie, jak znaleźć inwestorów, jak negocjować te ceny. Są to tematy, które interesują osoby, które chcą czegoś więcej od życia, które chcą rzeczywiście mieć wyniki, a nie tylko coś robić, żeby robić. Także to są różne techniki, tak jak wspominałem, o złożyć ofertę i po prostu czekać. Ja na przykład, jedno to jest z moich technik takich, że staram się nie być nachalny, składam ofertę, że tak powiem, kawa na ławę, karty na stół i czekam. Jeśli najgorsza odpowiedź, to jest odpowiedź nie. Nie ma co się wstydzić, nie ma co się krępować, złożyć oferty 30% poniżej wartości rynkowej. Ja nie mam z tym problemu. Ja pierwszą swoją nieruchomość kupiłem około 50% poniżej wartości rynkowej, więc, że tak powiem, to mi pokazało, ten mój pierwszy zakup, że to jest możliwe i że już nie chcę się zajmować niczym innym, tylko nieruchomościami, bo na pierwszym zakupie tutaj w UK zarobiłem, można powiedzieć, 60 tysięcy funtów w 4 tygodnie, więc po co gdzieś tam chodzić do pracy i robić coś, co nie sprawia takiej satysfakcji, jak właśnie nieruchomości, a szczególnie negocjacje, no bo to są łatwe pieniądze, a tym bardziej, że no mi to sprawia mega frajdę. Cały ten proces, nie tylko chodzi o same negocjacje, tylko żeby zrobić odmianę jakiejś starej rudery śmierdzącej, spleśniałej, zagrzybiałej w coś fajnego, gdzie goście przychodzą z zadowoleniem, dziękują za usługę. No to mi sprawia radość. Ale wracając do techniki negocjacji, czasem warto jest ustąpić i zarobić trochę mniej, ale zarobić i iść dalej, bo jednak przez ten proces każda nieruchomość przybliża nas do większego stopnia zaawansowania. I szczególnie na początku może nie jest głównym czynnikiem, żeby dużo zarabiać, tylko żeby mieć większe doświadczenie, bo to większe doświadczenie przybliży nas do kolejnych celów, do większych decyzji, do większych możliwości, więc no kwestia jest indywidualna, czy ktoś ma poduszkę większą finansową i chce zdobyć doświadczenie, czy chce od razu zarabiać i odnosić większe sukcesy. Mi zależy na sukcesach, ale też na przykład niektóre te pierwsze projekty deweloperskie nie patrzyłem na tym, żeby się jakoś zarabiać na nich dużo, tylko żeby je zrobić. Bo wiedziałem, że po prostu to przybliży mnie do kolejnych projektów większych i większego sukcesu. Ale jednak w pierwszym projekcie też ponad 100 tysięcy funtów profitu z samego refinansowania, że tak powiem, po zakończeniu projektu. I teraz dodatkowy miesięczny przychód stały.
I takich, że tak powiem, możliwości negocjacji jest dużo. Ja sporo nieruchomości kupiłem właśnie z fajnym dyskantem. Na tyle, że cały kapitał pozwoliło mi wyciągnąć. Nie będę już tutaj pojedynczych sytuacji przytaczał, bo jeśli ktoś jest zainteresowany, to jest już trochę tych filmów na moim kanale, gdzie pokazuję i opowiadam o więcej na temat więcej szczegółów, ale też będę kolejne filmy nagrywał, bo zależy mi, żeby dawać wartość, promować ten kanał, rozwijać się. Też mam zamiar w planach zapraszać gości i pokazywać ich historię, żeby po prostu więcej się działo, żebyście mogli zobaczyć to z innej perspektywy, ktoś zrobił coś innego. Jest osób z sukcesami dużo na tym rynku i fajnie widzieć, jak ktoś się rozwija, jak odnosi sukces. Mi się osobiście to podoba, dlatego też będę chciał Wam to pokazywać. Są rzeczy, które, że tak powiem, nie poszły dobrze w negocjacjach i widać to, że powiedzmy nieruchomość sprzedana była komuś innemu. Sam takie, że tak powiem, błędy popełniałem wiele razy, że była tam kwestia kilku tysięcy, nie była to duża różnica, a jednak był, że tak powiem, ostre negocjacje do końca i ktoś inny to kupił. Okej, nie podchodzę do tego jako koniec świata, tylko tak jak autobus wspominałem wcześniej. No ale mogły być to fajne nieruchomości, więc nie zawsze te kilka tysięcy funtów jest warte negocjacji. Może wszystko zależy od sytuacji osobnej, bo jeśli ktoś nie ma żadnego projektu, no to fajnie jest się uczyć i zarobić trochę mniej, ale się rozwijać. Ale jak ja już tych projektów mam kilka na raz, to też nie mam czasu tyle wolnego, żeby łapać, co po prostu jest dostępne teraz. Tylko musi być to dobra oferta. Muszę wiedzieć, że ja i moi inwestorzy zarobią na tym, bo są takie sytuacje na rynkach jak teraz, że jest właśnie kryzys, są niższe ceny, niższe wyceny nieruchomości, no i może to też przedłużyć czas wyciągania tego kapitału, więc nie chciałbym komuś obiecywać z czegoś, co po prostu może się nie wydarzyć, albo wydarzy się tylko w dłuższym czasie, bo jeśli banki zaniżają wyceny, kredyty są droższe, to już całą inwestycję może trwać trochę dłużej, po prostu wyciągnięcie kapitału. Są takie sytuacje, że są trudni klienci, są skomplikowane transakcje, mają, że tak powiem, różni ludzie, różne podejście. Nie ma co się, że tak powiem, załamywać w takich sytuacjach i podchodzić do tego, że raz nie wyszło, drugi raz nie wyszło, to trzeci raz też pewnie nie wyjdzie. To jest wszystko w głowie, w punkcie, jak sobie sami ustalamy rzeczywistość. Mi osobiście w ogóle nie przejmuję się tym, że ktoś mówi mi nie, bo dopiero, że tak powiem, po pierwszych kilkudziesięciu razach, jak ktoś mi powiedział nie, to dopiero powiedział tak i kupiłem 50% taniej, więc jakoś nie jest to dla mnie czynnikiem, tylko ważna jest dyscyplina, żeby cały czas to robić, cały czas próbować znaleźć tą perełkę, znaleźć tą okazję i nie, cały czas iść do przodu. To jest mój punkt widzenia. Ja dzielę się z Wami moją wiedzą, moim punktem widzenia. Nie powiedziałem może tu jakiś rocket science, coś co zmieniło punkt widzenia, ale ja staram się tak zwane keep it simple, czyli proste rzeczy, powtarzalne, cały czas ta sama droga. Nie wymyślać złotych kół, jakichś kwadratowych, coś co działa, niech działa i na tym warto się skupić. Najczęstsze błędy to są
chyba nie sprawdzenie numerów i wysyłanie coś, żeby zadowolić drugą osobę, żeby to się spięło szybko, fajnie, a to tak nie działa. Ja swoje nieruchomości z reguły nawet do pół roku trwały negocjacje i głównym czynnikiem był follow-up, czyli przypomnienie się raz na tydzień, raz na dwa. Po dwóch miesiącach wysyłam ofertę, dalej jestem zainteresowany. Tak zauważyłem, że najwięcej takich właśnie okazji były po dwóch, trzech razach, gdzie wysypały się sprzedaży. Czyli ktoś miał kupić w trakcie procesu, coś tam się stało z różnych powodów, ktoś nie miał zdolności, zmieniła się sytuacja, nie był w stanie tego kupić. Wysypała się sprzedaż, znowu była dostępna, ktoś inny miał to kupić, znowu nie kupił. I wtedy ja przypominam się kolejny raz, że dalej jestem chętny, żeby kupić. I w takich sytuacjach dopiero miałem najlepsze okazje, bo te osoby już były zmotywowane na tyle, żeby zaakceptować moją cenę znacznie niższą, ale pewną. Więc to już jest kwestia indywidualna, jak ktoś do tego podchodzi, ale jeśli ktoś bardzo chce sprzedać szybko i widzi, że 2-3 razy już się nie udało z jakichś powodów, no to wtedy jest inne podejście do sprawy. I tak z mojego doświadczenia to były najlepsze okazje. Także warto się przypominać. Ja sobie prowadzę taki Excel, notatnik, że tak powiem, w telefonie, gdzie piszę, gdzie byłem i kontakt do osoby, która się tym zajmuje, czy do właściciela, czy do agenta, czy do sourcera. I przypominam się, czy się sprzedało, czy się nie sprzedało. Czasem ktoś coś kupi i też musi zmienić sytuację i też chce sprzedać, bo już taką miałem sytuację, że ktoś coś kupił i nagle tam żona zachorowała, czy jakieś tam inne prywatne sprawy się pozmieniały i ktoś chce sprzedać tą nieruchomość, w ogóle w niej nie mieszkając. Więc takich sytuacji jest dużo, warto pamiętać o tych nieruchomościach, które już się widziało, które już gdzieś tam się poświęciło czas na sprawdzenie numerów, bo też warto zobaczyć potencjał. Jakby moim głównym czynnikiem w negocjacjach jest też, co można tam zrobić. Czyli jestem w stanie zapłacić tyle, co ktoś chce, nawet czasem więcej, jeśli jestem w stanie dodać tam na tyle wartości, że te negocjacje nie są już takie ważne, są drugim czynnikiem, bo też na to warto o tym pamiętać, żeby nie skupiać się z klapki na oczy, ja muszę znegocjować, ja muszę zejść 20%, 30% ceny, żeby na tym zarobić. Niekoniecznie, właśnie to nie jest głównym czynnikiem. Głównym czynnikiem jest, jaka cena będzie końcowa, co tam można zrobić, ile to będzie kosztowało. Na tym warto się skupić, bo jeśli podchodzimy do tego, że chcemy znaleźć ten potencjał, że chcemy zobaczyć, co tam jest. Wiadomo, często w takich sytuacjach trzeba składać ofertę z zabezpieczeniem subjectu, czyli na przykład subjectu planning permission, żeby mieć pewność, że te pozwolenie dostaniemy. Ja na przykład raz popełniłem taki błąd i kupiłem przed zakupem, skorzystałem z usługi Planning Consultant, takie top 3 w Anglii, jeden z najlepszych konsultantów i, że tak powiem, dał mi rekomendacje, że nie powinno być problemu z Permitted Development, żeby uzyskać to, co chcę. Jednak końcowo było bardzo dużo, w sumie dwa razy miałem taką sytuację, jedną na domu, a drugim na developmencie. I sąsiedzi robili odwołania, zrobili listę, że tak powiem, osób, które, no żeby się odwoływały od tej decyzji i to przeszkodziło na tyle, że nie byłem w stanie dostać tego pozwolenia tak, jak planowałem. I te w dwóch przypadkach kosztowało to dość sporo pieniędzy, więc to była też lekcja na przyszłość, żeby zabezpieczyć się odpowiednio. Podchodzić do tego jak autobus. Jeśli nie mamy pewnego
możliwości rozbudowy tego, czy uzyskania takiego wyniku, jaki chcemy uzyskać, to lepiej odpuścić, lepiej nie tracić czasu na coś, co może być, może nie być. Zauważyłem, że dużo inwestorów, którzy, że tak powiem, weszło w takie inwestycje, później z tego żałowali, bo znam takich kilka osób, co chcieli tam budować różne... Taki przykład mogę dać tutaj ode mnie z miasta. Jeden z inwestorów kupił pub, żeby tam za 1 000 000 funtów, żeby wybudować tam blok. Miał być planowane 60 mieszkań. Od tam miesięczne opłaty, bo to za gotówkę było kupione. I miesięczne opłaty to jest około 18 tysięcy funtów. Od 2 lat płaci już te co miesiąc opłaty i dalej nie zrobił żadnego kroku do przodu w tej kwestii, bo nie dostał planingu. Już tam odwoływania były, kolejna aplikacja i jest duże ryzyko. Może być granie warte świeczki w takich przypadkach, więc lepiej robić coś, że tak powiem, stabilnie, bezpiecznie i do przodu, niż stawiać dużo na jedną kartę, co jest bardzo ryzykowne. Nieruchomości to powinna być kwestia bezpieczeństwa, a nie tak dużego ryzyka. Wiadomo, że jak jest większe ryzyko, to jest większy potencjał wzrostu. Tylko pytanie do Was, czy chcecie tak bardzo ryzykować, czy chcecie do tego podchodzić w ten sposób, żeby możliwie dopłacać przez jakiś czas do tego czasu. Ja nauczyłem się po tych właśnie lekcjach, że nie chcę tak do tego podchodzić. Wolę świadomie składać oferty takie, które mnie zapewniają, że to, co chcę zrobić, zrobię i na tym zarobię, niż podejmować ryzyko na tyle, żeby teraz się zastanawiać, czy to, co chcę osiągnąć, uda się zrealizować, czy się nie uda. Także to takich kilka sytuacji. Mam nadzieję, że w tym odcinku znalazłeś coś dla siebie, znalazłeś wartość. Jeśli tak, to daj łapę w górę, komentarz dla zasięgów, udostępnij ten film, żeby ktoś inny mógł zobaczyć inny punkt widzenia na temat negocjacji i zrozumieć to od strony osoby, która zajmuje się tym na co dzień. Dzięki za Twój czas, do usłyszenia, do zobaczenia na następnym odcinku. Pozdrawiam, cześć!